łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. I z duchem twoim. Ojciec święty Franciszek na początku swojego pontyfikatu, bo wciąż niejako czujemy tę świeżość tego początku, mówił: widzimy, co stanowi centrum powołania chrześcijańskiego. Co stanowi centrum powołania chrześcijańskiego? No co? No co? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest naszym powołaniem. A więc nawiązując jeszcze do słów konferencji, no właśnie jest tym, którego niewątpliwie chcemy naśladować po wołaniu. Usłyszawszy powołanie, chcemy iść za nim, wstępować w jego ślady. A jak napisał święty Piotr, Chrystus wzór nam zostawił, abyśmy szli za nim jego śladami. Cierpiał za nas i wzór nam zostawił, abyśmy szli za nim jego śladami. I dzisiaj znów sięgamy po czerwony kolor liturgii po to, aby to wspomnienie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, tego świadka wiary, ale również tego świadka i męczennika za wolność i prawdę, nie tylko uczcić, ale wczytać się, wsłuchać się, zobaczyć, abyśmy mogli nie jego naśladować, bo istotą pobożności chrześcijańskiej, gdzie pokazywani nam są święci, Kościół ukazuje świętych, beatyfikacje, kanonizacje temu służą i kult święty w Kościele, nie świętych mamy naśladować, tylko Chrystusa mamy naśladować. A święci pokazują, że to w ogóle dzieje się naprawdę, że to jest możliwe. I nie mów mi, że się nie da. I nie mów mi, że się nie da. Tysiące świętych pokazują w historii Kościoła, że to jest możliwe. Więcej, że tylko to ma sens, jeśli naprawdę chcesz być człowiekiem wierzącym. A jeśli twoim pragnieniem, powołanie, jakie odczytujesz, a ono jest wspólne nam wszystkim, i za ołtarzem, i przed ołtarzem, jest miłość, bo nie ma żadnego powołania bez miłości. Nie ma powołań bez miłości, bo przede wszystkim miłość nas woła i powołuje. No to tym bardziej, czy miłość w życiu kapłańskim, czy w życiu małżeńskim, rodzinnym, to jest w rodzicielstwie, to jest miłość, która potrzebuje wiarygodnych świadków. Chcemy więc naśladować miłość, chcemy więc czerpać z miłości, i chcemy dzielić się miłością. Jak tenże sam Franciszek mówi, chrześcijaństwo to wiara w miłość. Nie w jakąś miłość, ale wiara w miłość pełną, której na imię Bóg. Tę najświętszą ofiarę składam jako dziękczynienie za błogosławieństwo z prośbą o dary Ducha Świętego dla Alicji Ernesta i ich syna Aleksa oraz o wielu łask Bożych z okazji ich 3. rocznicy małżeństwa sakramentalnego. Proszę na początku tej mszy świętej o przebaczenie i umilnienie. Do Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nie od wypełniania prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa. Nie tylko potomstwa opierającego się na prawie, ale i dlatego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane. Uczyniłem cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga.
Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. Oto Słowo Boże. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Potomkowie Abrahama, słudzy jego, synowie Jakuba, jego wybrańcy, Pan jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Na wieki On pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izaakowi. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Pamiętał bowiem o swym świętym słowie, danym Abrahamowi swojemu słudze, i wyprowadził swój lud wśród radości z weselem swoich wybranych. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Świadectwo mnie da Duch prawdy i wy także świadczyć będziecie. Alleluja, alleluja. Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone. Lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy. Oto słowo Pańskie. On to wbrew nadziei uwierzył
nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie twoje potomstwo. Wiemy, że największym problemem Abrahama, który stał się Abrahamem, no był właśnie brak syna, następcy, potomka. To był duży problem. W tym sensie ten Abraham sprzed wieków, może nawet i dla ludzi będących poza kontekstem wiary, być jakoś szczególnie duchowo i życiowo bliski. Jest to problem wielu małżeństw, wielu rodzin. No właśnie, brak potomstwa. Jakiś wielki problem dzisiejszego świata. To już nie, że nie chcą rodzić, nie chcą spłodzić. Nie są w stanie. I nie chcę wchodzić teraz w te meandry tego właśnie problemu, czy tego cierpienia, bo o cierpieniu nie ma się co wymądrzać, ale trzeba mądrze stanąć naprzeciw cierpienia i rzeczywiście pomagać cierpiącym, a nie udawać, że się to robi. Albo nie daj Boże jeszcze na tym zarabiać, przede wszystkim zarabiać, a potem jakoby pomagać. Ale jeżeli ten wielki problem Abrahama zobaczymy w kontekście również naszej wiary, to możemy powiedzieć, tak jak i widzi to Kościół przez wieki, że Abraham jest ojcem naszej wiary. Nie w sensie kulturowym tylko, nie w sensie jakiegoś pochodzenia w prostej linii, ale ojcem każdego, kto uwierzy. Bo nie chodzi o opakowanie kulturowe wiary, ale o to, co w wierze jest najistotniejsze. Właśnie to uwierzenie nadziei wbrew nadziei. Tu jakby używa się tego słowa w dwóch różnych co najmniej znaczeniach. Nadzieja pojęta jako oczekiwania. Często my myślimy o nadziei w takich właśnie kategoriach. Mamy jakieś oczekiwania. Wielokrotnie słuszne, wielokrotnie dobre. Nawet to nie są jakieś mrzonki. Ale są to nasze oczekiwania. Po naszemu, od nas, z nas. Natomiast Abraham wbrew tym swoim oczekiwaniom uwierzył nie innym oczekiwaniom, tylko uwierzył temu, który je spełnia. Temu, który dał mu nadzieję. Temu, który tę nadzieję wypełnił do końca. Żeby nie tyle tylko czegoś się spodziewał, na coś jeszcze czekał, ale by stał się tym, który teraz tylko w Bogu znajduje spełnienie swoich najgłębszych oczekiwań, najgłębszych tęsknot, najgłębszych pragnień. A jakie jest najgłębsze pragnienie, jakie Bóg w nas zostawia, to może zapytajmy bardziej radykalnie, jakie jest najgłębsze pragnienie Boga? To jest ciekawe pytanie. Czy jesteśmy w stanie zgłębić pragnienia Boga? Święty Augustyn, człowiek, który wiele lat życia spędził na poszukiwaniach, wytęskniony, spragniony, który wreszcie w Chrystusie znajduje nie tylko odpowiedź doraźną, ale znajduje pełną odpowiedź i spełnienie wszystkich tęsknot, wiedząc o tym, że pełne, bez żadnych zanieczyszczeń, a równocześnie bez żadnych zagrożeń, spełnienie będzie dopiero w Bogu na wieki. Tenże Augustyn pisze, Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. I tego pragnienia Boga pełna jest Biblia, zwłaszcza Starego Testamentu. Wystarczy otworzyć Księgę Psalmów. Boże mój, Boże, szukam Ciebie. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Tej modlitwy pragnienia jest tak wiele, a wszystkie skoncentrowane są na tym jednym. Moim pragnieniem jest pragnąć Ciebie. I tak przenosząc to troszeczkę już na przeżywanie Eucharystii,
My przychodzimy na Eucharystię nie tylko po to, żeby zaspokoić te pragnienia. Powiedziałbym nawet prowokująco, przychodzimy tu nie po to, by zaspokoić to pragnienie, bo zaspokojenie i spełnienie tego pragnienia do końca, jak powiedziałem, w sposób niezagrożony niczym, ani grzechem, ani przemijaniem, będzie dopiero w niebie. To jednak Chrystus upokorzył siebie, stając się prostym i pokornym, dostępnym Bogiem po to, abyśmy mogli to najgłębsze swoje pragnienie dokarmiać Nim samym. Bo tego pragnienia nie jest w stanie nawet dokarmić, a cóż dopiero wypełnić ktoś inny niż właśnie On sam. To jest jedyne pragnienie, które dokarmiamy nie po to, by je spełnić, ale po to, by nie wygasło. To jest jakiś wielki dramat dzisiejszego człowieka, że to pragnienie w taki czy inny sposób zły duch ustawił pośród rzeczy nieobecnych. No, co za różnica? Co za różnica? Czy jestem na mszy, czy modlę się w lesie? To akurat jeszcze jest niezrozumienie. Niekoniecznie bym powiedział, że każdy, kto tak mówi, nie ma w sobie pragnienia Boga. Tam jeszcze tli się to pragnienie Boga. Natomiast Benedykt XVI w encyklice o nadziei pisze dramatyczne słowa jako diagnostyk rzeczywistości, w której żyje. Człowiek niezwykle mądry, a równocześnie widzący, co się dzieje wokół niego. Mówi, jak wprowadzać pozytywny porządek świata, kiedy dziczeją dusze. Słyszycie to? Coś najbardziej duchowego w człowieku, wierzącym i niewierzącym. Coś najbardziej chciałoby się być ludzkiego i boskiego w człowieku zarazem. Jeśli to zdziczeje, no to przepraszam. Jeśli zabraknie ludzi, którzy zabiją w sobie to pragnienie, zaduszą je, zagniotą najczęściej innymi pragnieniami. Tylko, że to już te pragnienia bardziej trzeba by nazwać zachciankami. I niekoniecznie jest to coś złego, może inaczej, że od razu chcą czegoś złego, chcą czegoś zbyt małego. Problemem tutaj nie jest to, czy on chce źle czy dobrze. Jak chce źle, to jest w ogóle tragedia. Natomiast nie tyle, że chce zawsze źle, tylko chce za mało. Święty Maksymilian Kolbe do swoich braci mawiał jeszcze w okresie międzywojennym, tworząc i Niepokalanów i w Polsce i w Japonii i wiele innych dzieł. Bracia, bądźmy realistami. Wszyscy, tak? Prośmy o rzeczy niemożliwe. To nie nasze serca są zbyt małe. To nasze pragnienia są zbyt ciasne. I tymi pragnieniami, że tak odwołam się do porównania, tak jak małymi mebelkami z domku Barbie nie da się pałacu wyposażyć. Jak takie mebelki mogą wyposażyć wielki pałac? Toż to ustawisz na komodzie, już koniec. A zatem jesteśmy na Eucharystii również po to, abyśmy karmiąc się świętym ciałem Jezusa Chrystusa, owszem, doświadczyć głębokiego zjednoczenia, komunii z Bogiem. I ona nie jest tymczasowa, taka za pół ceny, jakaś taka niedorobiona. Nie, nie, to jest autentyczny Chrystus, żywy, obecny Chrystus, autentyczna, prawdziwa komunia. Gdybyśmy w tym momencie serce zatrzymało się i zakończyłoby się nasze życie, no to tu już się zaczyna niebo, tak, tak. Jeśli wchodzisz w autentyczną komunię, nieobciążony grzechem ciężkim i jego rzeczywiście wszystkimi uwarunkowaniami, kiedy masz rzeczywiście naprawione zło, które wyrządziłeś komuś, krótko mówiąc, kiedy jesteś rzeczywiście zdolny do pełnej komunii z Jezusem, tak, jeśli w takim stanie odeszlibyśmy z tego świata, no i tak Kościół nam podpowiada, słuchaj, ostatnią rzeczą, którą chciałby, co byś tak jeszcze chciał zjeść? Tak pytają czasami umierające, co byś tak jeszcze chciał zjeść? Oczywiście czasami człowiek ma zachcianki różne, nie? Budyń, prawda, chciałby zjeść, no albo pizzę chciał. No i w porządku, dobrze, tak. Natomiast tym pragnieniem człowieka zjednoczonego z Bogiem, no tym ostatnim pokarmem jest no wiatyk. Komunia na ostatnią drogę, wije droga. Komunia na ostatnią drogę. Dlaczego? Żebym mocą tego pokarmu mógł dojść do tego, który będzie spełnieniem wszystkiego. Będzie wypełnieniem całego mojego życia, a nawet mojej wieczności. Ale my przychodzimy tutaj po to, by w tej niezakłamanej komunii dokarmiać przede wszystkim tę tęsknotę, która ma się obudzić na różne sposoby w różnych miejscach naszego życia.
Aby wtedy, jak to napisał w innym miejscu święty Augustyn, właśnie pragnienie, niekiedy nawet w wielkich ciemnościach, trudnościach, cierpieniach, było światłem. To nawet brat Roger, jego bracia właśnie skorzystali z tego obfitego skarbca duchowości chrześcijańskiej. Wiemy, że te śpiewy z Teze popularne również we wspólnotach różnych wyznań, również katolickich. Treścią tych śpiewów, pomijam melodie, które były pisane na gorąco przez jednego z kompozytorów nadwornych wspólnoty w Teze, ale jeśli chodzi o teksty, one były najczęściej zaczerpnięte albo z Biblii, albo z bogatego skarbca duchowości, zwłaszcza ojców Kościoła pierwszych wieków, a zwłaszcza ze świętego Augustyna, ale nie tylko. Też w ciemności idziemy, w ciemności do źródła Twojego życia, tylko pragnienie jest światłem. Tylko pragnienie jest światłem. Jakby echo też tego psalmu 23, chociażbym chodził ciemną doliną, chyba nawet Czesław Miłosz to przetłumaczył, śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Tylko pragnienie jest światłem. No i kiedy otworzymy encyklikę Lumen Fidei, światło wiary papieża Franciszka, no to wiara jest światłem. Wielokrotnie pojawia się ten motyw. Jeśli to światło zgaśnie, to wszystkie inne światła tracą swoje znaczenie. Wiara jest światłem, tylko pragnienie jest światłem. On wbrew własnym oczekiwaniom uwierzył temu, który jest pełny. W Bogu odnalazł tego, który jest pełny. On nie wiedział jak. Przepraszam, nawet dzisiaj na temat początków życia, wracam do tego dramatycznego wątku właśnie bezdzietności, czy wręcz bezpłodności. Nawet wobec tego i dzisiaj jesteśmy bezradni tak naprawdę. Dzisiaj jesteśmy nieporadni. No to tym bardziej Abraham, no nie miał pojęcia, no jak to się stanie? Jak to się stanie? Ani ja, ani moja żona nie jesteśmy zdolni do przekazania życia. Natomiast on uwierzył, że jego pragnienie najgłębsze będzie w Bogu. W ten sposób Pan Bóg poprowadził go do spełnienia pragnień jeszcze głębszych. Bo w tym pragnieniu syna, potomka, było nie tylko pragnienie spełnionego ojcostwa, ale pragnienie życia wiecznego. Będę żył w tym potomstwie, tak? Starożytni też to tak widzieli. Będę żył dalej. To, z czego się dorobiłem, nie tylko w sensie materialnym, ale także to, co mogę przekazać mojemu synowi, to nie tylko mój majątek, ale no właśnie, to, co najpiękniejszego przeżyłem w życiu, więcej moją wiarę. Tak, no to jest jakaś podstawowa ambicja każdego ojca. Chciałbym, żebyśmy się nie tylko spotkali na kolacji, na święta czy gdzieś, ale żebyśmy się kiedyś w niebie spotkali. No, no, to jest podstawowe zadanie ojcowskie. Tak? Zrobić wszystko, co możliwe, abyśmy się kiedyś w niebie spotkali. No, no. Od tego jest ojciec. No. Żeby wszystkich swoich domowników zgromadzić kiedyś w domu ojca. Żeby ten swój oddział specjalny tam przyprowadzić. No nie na sznurku, ale właśnie mocą tej nadziei. Takie będzie Twoje potomstwo. Pan Bóg nie tłumaczy, jak to zrobi. Dlaczego? Bo Abraham mu wierzy. Tak jak później Maryja, która jest zestawiana z Abrahamem. Dlaczego? Ponieważ ona nie wiedziała jak, chociaż pyta, jak się to stanie, ale nie pyta z ciekawości, jak Ty to zrobisz, tylko pyta, przecież to jest według mnie niemożliwe, ponieważ wiem, skąd się biorą dzieci. No i wtedy dopiero odkrywa, no tak, no dzieci nie biorą się ze współżycia, tylko dzieci biorą się, życie bierze się z Boga, tak? Współżycie, miłość małżeńska, która owocuje również dzieckiem, jest bardzo pięknym wydarzeniem miłości, która ma swoje korzenie w Bogu, tak? Dlatego nie dziwmy się, że często ten dramat bezdzietności czy bezpłodności, on zahacza o wiarę i niekiedy kaleczy również, no nie tylko niekiedy, ale często kaleczy również przeżywanie i relacji w związku, ale także i relacji z Bogiem. No bo ten korzeń sięga bardzo głęboko. Jak łatwo wtedy zwątpić w to, no tak, to znaczy, że nasza miłość nie jest z Boga. Jest! Jest! Każda miłość jest płodna, nawet kiedy nie jest zdolna do przekazania życia drugiemu człowiekowi. Natomiast to pragnienie, które odczytuje Abraham i które Pan Bóg w nim spełnia, staje się początkiem historii wiary, ale nie religii ujętej w jakieś ramy i normy, ale staje się początkiem historii wiary, a to jest historia dynamiczna. Tak trzeba widzieć również historię wiary
w Boga jedynego, tak trzeba widzieć również historię Kościoła. To jest historia dynamiczna. To nie jest historia, która jest ujmowana w jakieś ramy. Odtąd dotąd. Ona nie ma odtąd dotąd. Ona ma skąd aż po nieskończoność. Skąd, czyli z Boga aż po nieskończoność. To jest tak jak w tym powiedzeniu, pamiętamy to, tak jak w czasach PRL-u, czy też lepiej jeszcze w czasach komunizmu w Związku Radzieckim, kiedy te ogromne obszary PGR-ów, czy też kołchozu, wielkie, bezkresne, nie? I traktorzysta stający na polu rano i pyta brygadzisty, nie? To ile dzisiaj mamy tutaj orać czy kosić? Mówi, pa, to stąd aż do wieczora! No właśnie, więc my mamy nawet troszeczkę dalej. Troszeczkę dalej. Nie tylko stąd aż do wieczora, ale z Boga aż w wieczność. Z Boga aż w wieczność. Takie są horyzonty tej dynamicznej i dynamicznie rozwijającej się wiary. A zatem Abraham dzisiaj dla nas jest nie tylko przykładem, ale jest dla nas świadkiem tak zrealizowanej nadziei, która tylko w Bogu, a dla nas już dzisiaj wiemy, Abraham tego jeszcze miał prawo nie wiedzieć, w Chrystusie ta nadzieja ma ludzką twarz. Tak, to jest nadzieja o twarzy Chrystusa. Chrystus to nadzieja cała nasza. To, co Abraham mógł zobaczyć ewentualnie, jak my widzimy dzisiaj, nawet ołtarz papieski, zwłaszcza jeszcze, teraz się troszkę rozjaśnia, właśnie taka mgła, nie? Rano była tak, nie widzę, gdzie ten, to mówił ksiądz, że tam ołtarz jakieś papieskie, tu mgła. No właśnie, my tak widzimy, tak. Tak Abraham widział. Tak właśnie widział. To jest też wiara, tak? Wiara, która przeżywana przez człowieka, no właśnie wie, jest przekonana, chociaż po ludzku nie dowidzi. Jezus powiedział do swoich uczniów, kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyznam się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. Kiedy was ciągnąć będą do synagog i urzędów i władz, nie martwcie się w jakiś sposób, albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy. I tu staje przed oczami postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który, gdy pytano go, to przecież to był młody człowiek, on miał 37 lat, gdy poniósł śmierć męczeńską, bał się śmierci, bał się śmierci. Czuł lęk, widział, jak się ta pętla nienawiści zaciska na jego szyi, zaciska wokół niego, ale nie poddał się temu lękowi. On był obecny w jego życiu. Lęk potrafi być tak silny, że potrafi rzeczywiście człowieka i wszystkie jego myśli, działania zdominować. On przeżywał ten lęk, ale nie poddał się temu lękowi. To nie, że przestało go boleć w pewnym momencie, albo jak go torturowali, to już go nie bolało. Nie, 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 nie. Żadnych takich bajeczek. Bolało i to jeszcze bardziej. Dlaczego? Ponieważ był tym, który już nie czuł tylko własne cierpienie i ból, ale w tym się wyraża autentyczne świadectwo chrześcijańskie, że męczennik to jest ten, który współodczuwa z tymi, którzy mu zadają ból. Bo skoro moje cierpienie się skończy, to co będzie z wami, gdy wy skończycie? W jaką stronę? A zatem nigdy nie wychowywał do nienawiści, między tym, jakie to kłamliwe, jakie to bezczelne było z ust ówczesnego rzecznika prasowego rządu. No właśnie, mniej o tym panu, kiedy mówił te seanse nienawiści w kościele Stanisława Kostki w Warszawie. Seans, jakie seanse? To jest seans nienawiści? To jest seans nienawiści? Msze święte za ojczyznę, czy w ogóle msza święta jest seansem nienawiści? On nigdy nie urządzał seansów nienawiści. Nigdy nie urządzał żadnych nagonek. Wręcz przeciwnie. Nie walczył z komunizmem, a może inaczej z komunistami, ale z tym, co komunizm najgorszego niesie i dla komunistów, i dla niekomunistów. Później to Jan Paweł II jednym zdaniem zdiagnozował faszyzm i komunizm to ideologie wrogie człowiekowi. Wrogie człowiekowi. A więc również tym, którzy w to uwierzyli. Przepraszam. A ten, co podaje truciznę, to dla niego trucizna nie jest trująca? Jakby ją zażył, to też by go otruła. Nie, no to ona ma utruć tylko tych, których chce. Nie, no. Jeżeli on ją zażyje, to też go otruje. Trucizna jest trująca dla wszystkich, dla producentów i dla konsumentów. A zatem nie martwcie się o to, co i jak macie czynić, co i jak macie mówić dla swojej obrony, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić, że nie chodzi o przemowy, nie chodzi o deklamacje. Właściwie już niewiele miał do powiedzenia ksiądz Jerzy. Gdzieś tam chyba wybrzmiało w trakcie procesu toruńskiego,
mimo wszystko wybrzmiało gdzieś tam, że jeszcze ksiądz Jerzy jedyne, co gdzieś wydobył z siebie, to nie zabijaj, nie zabijaj. I gdzieś tam wyczuli to, że to nie było, że nie zabijaj mnie. Ale pamiętaj, jest takie przykazanie. Nie zabijaj. Nie zabijaj. Prawdy nie można zabić. Prawdy nie można. Mnie możecie zabić, ale prawdy nie zabijecie. Nie oszukujcie się. Przestańcie się oszukiwać. To, że innych oszukujecie, ale siebie nie oszukujcie. Przestaniesz oszukiwać innych, jeśli przestaniesz siebie oszukiwać. W tej właśnie godzinie już nie Jego słowa, ale Jego wierność do końca stały się najbardziej przekonywujące. Może nie przekonywujące dla wszystkich, ale na tyle przekonywujące dla Kościoła, że dzisiaj możemy modlić się przez Jego wstawiennictwo. Człowieka, który też wbrew własnym oczekiwaniom uwierzył temu, który je spełnia. Oto módlmy się także w tej właśnie Eucharystii, aby nadzieja w naszym życiu, wobec wszystkich rzeczywistości, jakie nas dotykają, spotykają, aby miała twarz Chrystusa.